Jesteśmy na 9. już z kolei memoriale Piotra Nowakiewicza w turnieju siatkarskim dla amatorów. Turniej, którego głównym, że tak powiem, celem jest uczczenie pamięci byłego nauczyciela WF-u, który tutaj działał w naszym środowisku bardzo aktywnie i wszczepił mieszkańcom ten szczep siatkówki. Odbywa się każdego roku i nawet pandemia nie przeszkodziła nam zorganizowaniu w trochę innym terminie, ale w poprzednim roku, w sierpniu, wyjątkowo zrobiliśmy 8. Kto był gościem specjalnym podczas tego turnieju? Pierwszą piłkę. Gościem specjalnym była wdowa, żona Piotrka, Jola Nowakiewicz, która bardzo często jest również sponsorem tego turnieju i w czasach, kiedy jeszcze pandemii nie było, to przyjeżdżała jej cała rodzina, bywało, że i 30 osób nawet. Organizacyjnie jesteśmy w stanie przyjąć tylko 12 zespołów i nasz turniej jest ograniczony. Zawsze mamy listę rezerwowych, ponieważ w naszym turnieju, tak przynajmniej mówią uczestnicy, jest bardzo fajna atmosfera, wszyscy się świetnie bawią, nigdy nie mieliśmy żadnego konfliktu, no bo wiadomo, że cel jest zupełnie inny, zresztą symbolicznie wszyscy uczestnicy dostają puchary bez miejsc. Pomimo, że na dyplomach będą mieli napisane, jakie miejsce zajęli. Pierwszy dodatkowy taki element jest, który nie występuje w innych turniejach, to jest to, że w każdej drużynie musi być przynajmniej jedna kobieta. Mamy dwie drużyny z Siedlec, to jest TKKF Siedlce oraz liceum imienia Królowej Jadwigi. Mamy lokalne drużyny z Siemiatycz, mamy drużyny z Platerowa, Kornicy, Łosic, Puszcza Mielnicka, czyli z Mielnika i okolic. I mamy drużynę również spoza Bielska Podlaskiego. Raczej regionalny ma charakter, łatwo dojechać i przyjeżdżają, jak widać, amatorzy, a ewentualnie osoby, które kiedyś trenowały i postanowiły wrócić do swojego hobby. Uczniowski klub sportowy zrzesza dzieci i młodzież z terenu gminy Sarnaki. Główne sekcje to jest sekcja szachowa, która reprezentuje nas na arenie międzynarodowej. Prężnie rozwijająca się sekcja siatkówki. Poza tym organizujemy również turnieje halowe piłki nożnej i każdego roku organizujemy cross nadburzański, którego celem jest promowanie walorów turystycznych Parku Krajobrazowego Nadburzańskiego. Co roku była taka tradycja, że spotykaliśmy się jeszcze na spotkaniu nieformalnym. Tym razem oczywiście ze względu na COVID musieliśmy z tego zrezygnować, ale chcę powiedzieć, że bardzo wiele fajnych rzeczy dzieje się właśnie na tych spotkaniach nieformalnych. Zresztą któregoś roku uczestnikami byli koledzy, bo Piotrek Nowakiewicz grał w drużynie Łada Biłgoraj jako czynny zawodnik i przyjechali któregoś roku jego koledzy, oddwoje, i razem z nami się bawili. Też to było wspaniałe przeżycie dla nas wszystkich.